Hejka, ja jestem Mary i dziś zapraszam na waszą i moją ulubioną serię, czyli przeglądamy promocje w Rossmanie. Promocje są od dziś, czyli od 16 lutego do 28 lutego włącznie. Dodałam też kategorię pielęgnacja, ciało, twarz, także na końcu przejdziemy do tej kategorii, tak jak prosiliście. Zapraszam was też na mojego Instagrama i TikToka, tam się dzieje dużo, tam możemy pisać, tam jest dużo story, jeżeli chodzi o Instagram, także zapraszam was też tam, bo tam się dużo rzeczy dzieje, dużo backstage'u, więc warto tam być. Ja już nie przedłużam, łapeczka w górę, subskrypcja, serduszko w komentarzu i oglądamy. Przegląd jak zawsze zaczynamy od podkładów i ja dziś sobie użyję to, co jest za 16 zł, czyli podkład od Miss Sporty. Ja mam tutaj odcień 100, jest to drugi w kolejce, ponieważ on jest właśnie z żółtymi tonami, takie jak ja posiadam, a jedynka, po nazwie przynajmniej, ma te tony różowe, także wybrałam ten odcień. Mógłby być minimalnie jaśniejszy, ale jeżeli chodzi o same właśnie, o sam ton, no to jest ok. Oprócz tego mamy L'Oreal Paris, 38 zł już kosztuje, ale on jest z tego co wiem dosyć mocno kryjący. Z Max Factora też mamy podkład za 29 zł i odkąd kupiłam jeden z tych podkładów takich lżejszych z Max Factora i fajnie mi się sprawdził, no to mam ochotę potestować też inne produkty właśnie z tej marki, także myślę, że kiedyś się zakręcę. Jest też bardzo mocno kryjący produkt, który bardzo polecam. Jest to Maybelline Superstay Active Wear. Używam od bardzo dawno już, zużyłam wiele opakowań też z poprzedniej wersji, bo teraz jest Active Wear, kiedyś tego Active Wear dodatku nie było, jeżeli chodzi przynajmniej o nazwę, więc bardzo polecam, bardzo fajnie kryje, w którymś już przeglądzie go używałam. Mamy też podkład od Bourjois, o nim też słyszałam dużo dobrych rzeczy, jest to 1-2-3 Perfect, on chyba nie jest jakiś mocno kryjący, taki raczej lżejszy. Zobaczcie, jeżeli chodzi o ten podkład z Miss Sporty, mógł być delikatnie jaśniejszy, ale jak będzie troszeczkę słońca, to będzie idealnie. Jeżeli chodzi o krycie, nie jest ono jakieś spektakularne, jakieś bardzo mocne, ale efekt jest taki świetlisty, bardzo ładny, ładnie wyrównuje koloryt, więc jeżeli nie zależy wam na bardzo mocnym kryciu, to tutaj ten podkład naprawdę fajnie się sprawdza. Zresztą sami zobaczcie, że no efekt jest całkiem ładny. Mamy też Kind and Free podkład, jest on od Rimmel, 22 zł. Tutaj gama kolorystyczna jest dosyć mocno okrojona, z tego co widzę nie jest jakiś duży wybór, ale wiem, że sporo osób lubiło ten podkład, więc wam daję tutaj informację. I kolejna polecajka ode mnie za 18 zł, czyli mocne krycie, jest to Lovely Camouflage. Uwielbiam, zawsze mam go w użyciu, zawsze mam go otwartego. Zużyłam już myślę, że około 10 opakowań przez te kilka lat, także naprawdę polecanko. I jest też ta nowa wersja, jest to Fresh and Juicy. W poprzednim przeglądzie, albo jeszcze poprzednim go używaliśmy, także tutaj na kanale gdzieś wam już pokazywałam, jak on wygląda. Jest on lżejszy, lżej kryje, można go troszeczkę budować, tak do średniego krycia. Bardzo fajnie się zachowuje na twarzy, bardzo ładnie pachnie ogórkiem, więc też go polecam, po prostu jest taka lżejsza wersja tego camouflage. Mamy też podkład od Eveline, jest to Selfie Time 13.50, on też jest bardzo fajny, lubię go, ale on też nie ma bardzo mocnego krycia. Jest to takie krycie od lekkiego do średniego moim zdaniem, ale polecam. Fajnie wyglądał, gdzieś tam się nie ważył w ciągu dnia, już jakiś czas temu go miałam, ale w tej cenie myślę, że super. I też mamy Eveline Satin Matte, ten taki ze ślimakiem, wiem, że dużo z was go lubi. Kiedyś go miałam, ale nie jestem w stanie powiedzieć, jak mi się sprawdzał, bo po prostu tego nie pamiętam. Jakoś tak, nie wiem, wyparłam to z pamięci, no nie pamiętam po prostu. Myślę, że kiedyś go znowu przetestuję, bo też ta cena nie jest zbyt wysoka. I nie wiem, czy on właśnie troszeczkę mocniej nie kryje niż ten Selfie Time, ale mówię, że jest, jeżeli ktoś z was lubi, no to może sobie kupić. Jeśli ktoś z was ma go albo miał, to koniecznie napiszcie wasze odczucia na temat tego podkładu. Korektory też są świetne na promocji i naprawdę zaraz zobaczycie, ile tutaj jest genialnych produktów. Ja nałożę sobie oczywiście Miss Sporty, mój polecany. 14 zł kosztuje? 13 teraz? Dokładnie, no macie tutaj screena, jest to 13 zł. Także mega dobra cena jak za to, jak kryje. Tutaj mam odcień 0,10, on jest naprawdę jaśniutki. Już wiem, że sporo z was kupiło go z mojego polecenia i wam się też sprawdza, więc bardzo, bardzo się cieszę. Mamy też kolejny produkt, który bardzo polecam. On jest lżejszy, ale też całkiem fajnie kryje. Jest to Maybelline Eraser, 34 zł, trochę drogo. Tak czy inaczej, bardzo, bardzo go lubię. Też go używałam tutaj w przeglądzie. Mamy też Maybelline Superstay, też go bardzo lubię. On ma taką wodnistą formułę, taką dosyć lekką, a przy tym bardzo fajnie kryje. Więc tutaj ten produkt też bardzo polecam. Jest dosyć ciekawy. Mamy też nowość, czyli Lovely Fresh and Juicy. On już się pojawił w Rossmanach, już teraz widzę. 13 zł, będę go chciała przetestować. Zobaczcie, jaka jest różnica, jeżeli chodzi o ten korektor Miss Sporty. Lepiej kryje niż ten podkład. Myślałam, że może ten podkład będzie właśnie podobnie krył do tego korektora, ale jednak podkład kryje troszeczkę mniej, co nie znaczy, że wcale źle wygląda. Korektor, jak widzicie,
mega krycie. Co prawda mogłabym do tego odcienia podkładu chyba troszeczkę wziąć ciemniejszy odcień, ale na co dzień normalnie używam właśnie tego do tych moich jaśniejszych podkładów. Kolejny korektor jest od Lovely, ja go bardzo lubię pod oko, jest dosyć lekki. Sprawdźcie sobie tylko, jeżeli chodzi o odcienie, czy Wam pasują, bo on tam potrafi u niektórych zoksydować, u mnie tego nie ma. U mnie po doklepaniu tego korektora odcień się już nie zmienia, także ja go polecam, bardzo go lubię. Pamiętajcie, że najjaśniejszy odcień to jest numer 3, a nie numer 1, bo na początku był numer 1 i 2, a potem dodali 3 i 4. Trójka jest jaśniejsza od jedynki, a czwórka ciemniejsza od dwójki, z tego co kojarzę. Też Vibo Forever Better Skin jest, ja go lubię, ale też musicie sprawdzić, czy kolorystycznie Wam odpowiada, bo to nie jest taki korektor, który będzie pasował wszystkim i zawsze, więc sprawdźcie sobie zawsze na testerze. W promocji są pudry od Lovely, bardzo Wam je polecam. Ci użyjemy sobie ten, który uważam, że pasuje raczej każdemu, przypasuje raczej każdemu. Jest to matowy efekt, więc wszyscy, którzy takiego efektu oczekują i też utrwalenia mocnego, to będzie to. Jest to vegan wersja, 15 zł, też są inne. Jeżeli chcecie właśnie zobaczyć, jak te pudry z Lovely u mnie się sprawują, to są dwie części, jeżeli dobrze pamiętam, już minimum dwie części właśnie testu pudrów. Jest osobna playlista, więc możecie znaleźć i postaram się Wam przetestować teraz też te pudry czekoladowe, czyli te najnowsze, sypkie, które wyszły, bo kupiłam. Odcień tego pudru jest delikatnie beżowy, ale rozciera się na transparentny. Trochę za dużo mi się sypnęło, ale to nic, zaraz nałożę i pokażę Wam, jak wygląda na połowie twarzy. Tak jak widzicie, zdecydowanie jest to puder matujący, też fajnie wygładza te okolice, gdzie tutaj są pory. Dalej mamy na przykład taki puder za 9 zł z Miss Sport i właśnie to jest ta seria Perfect to Last. Mam ten puder jeszcze nieużywany, ale postaram się w tym tygodniu, który teraz będzie, poniedzieli, dodać Wam wielki test marki właśnie Miss Sport i tam użyjemy ten puder, zobaczymy, jak się będzie sprawował, także na pewno do końca lutego, czyli do końca trwania promocji, na pewno ten test marki się pojawi, no bo w tym miesiącu właśnie chcę przetestować Miss Sport. Mamy też rimmel Match Perfection, tutaj jest bardzo dużo tego pudru, bo to jest aż 10 gram. Z Lovely jest na przykład też Peach wersja. Wszystkie te pudry od Lovely są przecenione, także możecie sobie zobaczyć na miejscu. Możecie sobie sprawdzić tutaj u mnie w teście, który jak się sprawował na mojej twarzy. Właśnie są też te czekoladowe, które kupiłam i tutaj mam akurat na przykład bananowy. Jest też taki brązowy, on jest podobno taki przyciemniający bardziej, więc zobaczymy. Boję się, że będę ciemna, cała czekoladowa przy tym pudrze, ale zobaczymy, jak właśnie zadziała. Jest też biała czekolada, czyli taki bardziej transparentny. Zobaczymy, jak to będzie działało. Też z Ingrid Team X Cherry Bomb, 26 zł jest w promocji. Świetny puder, bardzo fajnie matuje, bardzo ładnie utrzymuje się, ładnie też pachnie. Jest on w teście Teamu X, kosmetyków Teamu X, który był dodany w grudniu, także na pewno sobie znajdziecie. Jeżeli chodzi o bronzery, jak zawsze polecam czekoladkę od Lovely, 17,50, 10 gram, jest to produkt, który ma taką ilość, że no ciężko będzie zużyć. Jeżeli ktoś używa dużo bronzera, to na pewno będzie zadowolony z tej ilości. Jeżeli na przykład ten Milky Chocolate Wam odcień nie odpowiada, no to jest jeszcze na pewno Toffee Chocolate i Dark Chocolate, także możecie sobie pójść, zobaczyć, która czekoladka Wam bardziej odpowiada, jeżeli chodzi o tonację. Ja ją lubię, nie robię sobie nią gdzieś tam plam. Zobaczcie, tak to wygląda. Ładnie można zarysować kości policzkowe, więc ja polecam ten odcień, akurat Milky Chocolate jest, nie jest bardzo chłodny, nie jest też bardzo ciepły, ja go lubię, zresztą tak jak tutaj widzicie. Z bronzerów jeszcze moją uwagę przykuł ten bronzer, Butter Bronzer za 26,50, przepiękne ma tłoczenie, a przykuł moją uwagę dlatego, że ostatnio testowaliśmy paletę z tej marki, którą dostałam w paczce PR-owej od drugerii Ezebra, zapraszam Was na ten film, i fajną miała jakość ta paleta, więc jestem ciekawa właśnie, jak te produkty do twarzy, także Wam tutaj pokazuję. Jeżeli chodzi o róże, to tak naprawdę dużego wyboru nie ma, więc wybrałam tutaj tylko ten Lovely. Jest dużo odcieni, kosztuje już 9,50, ale odcieni jest dużo, jeszcze aż tak drogo nie jest, więc jeżeli potrzebujecie jakiegoś taniego różu, który chcecie sobie zobaczyć, czy Wam spasuje, czy nie, to myślę, że tutaj można iść w te róże od Lovely. Przechodzimy do rozświetlaczy, też akurat tutaj bardzo dużo produktów nie ma, ale zaciekawiły mnie kremowe rozświetlacze do twarzy i ciała z AA. Tutaj akurat wybrałam odcień Golden Sun, ale są trzy wersje. Jest jeszcze taka bardziej różowa i taka bardziej zimna, srebrna. Także ciekawa jestem. Na to wychodzi, że to są rozświetlacze kremowe w sticku. Więc gdzieś tam łatwo będzie tutaj zaaplikować. Też nie będzie to taki produkt rzadki, więc jestem ciekawa bardzo tego produktu. I drugi rozświetlacz, który wybrałam, jest to rozświetlacz od NAM. Tutaj też są różne odcienie. One są takimi wkładami,
kosztują 11 zł, także ładnie tutaj to wygląda. Fajnie, że tutaj też jest kilka odcieni, więc można sobie coś dobrać, jeżeli chodzi o kolor, który nam odpowiada, na którym nam zależy. Tutaj akurat wybrałam taki bardziej złoty beż. Kategoria oczy i tutaj wybrałam paletkę z Makeup Revolution za 17,50, tutaj taka bardziej wpadająca w czerwienie, w ciepłe odcienie. Jest też taka bardziej chłodna, powiedzmy, bardziej brązowa, bardziej neutralna może. Też wybrałam taką paletkę od NYXa, 19 zł też niedrogo. Tutaj widzę, że są fajne takie dwa błyski, więc myślę, że też fajnie. Jest jeszcze jedna taka opcja za tą samą cenę, która jest bardziej kolorowa, więc jeżeli zależy Wam na kolorowych odcieniach, no to możecie sobie spojrzeć też na tą. A cena wydaje mi się, że jest całkiem dobra. Linery. Też kilka wybrałam, nie za dużo. Mamy taki Bourjois Liner, 25 zł. Tutaj ta końcówka wydaje się bardzo precyzyjna. Nazywa się też właśnie Ultra Slim, więc myślę, że fajnie tutaj będzie przetestować kiedyś ten liner. No i wydaje się, że będzie naprawdę bardzo fajny, bardzo fajnie precyzyjny. Mamy też linery, ale wydaje mi się, że to są bardziej kredki z tego, co widzę. W każdym razie są to eyelinery z NYXa i są w różnych odcieniach. Tutaj akurat wybrałam różowy, ale jest naprawdę bardzo dużo odcieni, więc jeżeli szukacie czegoś kolorowego, no to możecie spojrzeć na to, jeżeli macie oczywiście szafę NYXa w Rossmanie, no bo to różnie bywa. Znam też, wydaje się, liner bardzo fajny, 22 zł i też tutaj ta końcówka wydaje się bardzo fajnie precyzyjna, więc myślę, że kiedyś przetestujemy. Z tuszy do rzęs mamy przecenione tusze Sky High, wszystkie wersje, 26,50, dużo osób je lubi, więc Wam mówię, że są. Jest też rimmel, ja go bardzo lubię, zużyłam kilka opakowań jakiś czas temu, fajnie wydłużał rzęsy i też je po prostu ładnie przyciemniał. Też z Vibo, coś tańszego, 11 zł, też inne tusze z Vibo są przecenione, jeżeli macie jakiś tusz z Vibo, to napiszcie, jak Wam się sprawdził. Z Eveline też coś fajnego, 10,80, Eveline robi bardzo dobre tusze, więc jeżeli potrzebujecie, no to kierujcie się właśnie do Eveline. Do brwi mamy przecenione pomady od Vibo, one są bardzo dobre, jest dużo odcieni, więc można coś sobie wybrać, ale mamy też z Vibo klej do brwi. Jestem ciekawa, czy to jest taki sam klej, jak jest z Lovely, czy jest aż tak samo dobry, więc myślę, że trzeba będzie go przetestować. Są też cienie do brwi, 16 zł, myślę, że to jest dobra cena, fajnie, że są dwa odcienie, więc możemy sobie gdzieś tam na początku zrobić jaśniejsze brwi, na końcu troszeczkę ciemniejsze. I widzę, że z Vibo pojawiło się też mydło do brwi, też trzeba będzie to przetestować, jeżeli ktoś z Was miał, to koniecznie się podzielcie. Też produkt, który mnie zaciekawił, to puder do brwi. Fajnie to wygląda, też ta końcówka, jak patrzę na zdjęciach, też jest taka ciekawa, precyzyjna, więc myślę, że można sobie tutaj spojrzeć, jak to wygląda. Też są takie produkty do brwi od Eveline i tutaj mamy z jednej strony puder, z drugiej strony kredkę. Bardzo lubiłam ten produkt, 13,80 był fajnie wydajny. Też mamy takie duo, tylko że z jednej strony jest puder, a z drugiej strony jest pisak. Jedna z Was ostatnio pisała, że bardzo lubi ten produkt, także super, ja go mam i jest ok. Bardziej wolę tę stronę z pudrem, ale ta strona z pisakiem też pisze. Rzeczywiście pisze, można sobie dorysować te włoski, więc fajnie. Kategoria usta. Mamy tutaj pomadki od AA. One są tutaj, jak widzicie, bardzo, bardzo, bardzo błyszczące. Także mam tutaj jedną, mam odcień 201 i naprawdę lubię te pomadki. Mają takie przepiękne tłoczenia. Dodawałam Wam już rolkę, także widzicie na Instagramie, możecie też zobaczyć takie rzeczy, które tutaj niekoniecznie są od razu. I zobaczcie, ten odcień 201 jest bardzo ładny, taki zgaszony różyk. Podoba mi się, tutaj akurat Wam setkę pokazałam na screenie. Pomadki są takie kremowe, bardzo komfortowe i zamknięcie jest na magnes, także ciekawe produkty, bardzo lubię. Są też Maybelline Superstay, wiem, że dużo osób używa, to są bardzo trwałe pomadki za 22 zł. Mamy też Superstay Vinyl Ink, one już nie są aż tak trwałe, ale nadal trwałe i są bardziej komfortowe, łatwiej je zmyć, bo gdzieś tam są bardziej kremowe, tak to nazwijmy. One po prostu nie zastygają tak mocno, jak właśnie te Superstay klasyczne. Mamy też Vibo Spicy, bardzo lubię te błyszczyki, one troszeczkę mrowią, troszeczkę powiedzmy powiększają, 7,50. No i Vibo Spicy ma dużo już odcieni, kiedyś tych odcieni było mniej, teraz jest o wiele więcej, mamy takie bardziej z kolorem, gdzieś tam bardziej z samymi drobinkami, więc jest co wybierać. Jest też z Vibo błyszczyk Color Water i z tego co pamiętam, on w zależności od tego, jakie pH ktoś ma na ustach, to gdzieś tam się zmienia, więc fajnie, 11,50, też tych odcieni jest kilka. I są błyszczyki od Eveline, bardzo też je lubię, 9,50. Jest dużo odcieni,
Także można sobie coś tam wybrać. Ładne też mają drobinki, więc bardzo fajne produkty. Teraz przechodzimy do kategorii bardziej pielęgnacyjnej. To, o co mnie prosiliście, więc wzbogacam te filmy. Jest coś takiego jak Body Boom Wild Skin i jest to śmietanka do ciała, 17 zł, czyli coś w kategorii bardziej balsamowej. Zaciekawiło mnie to, że to jest śmietanka. No wiecie, taki bajer powiedzmy, właśnie chwyt marketingowy, ale ciekawe jak nabliżam, myślę, że całkiem spoko cena, jak na 200 ml. Też coś tańszego z Isany, też właśnie do ciała, to jest niby serum z witaminą C, no ale myślę, że to jest po prostu taki krem do ciała za 8 zł, także fajnie. Ja z tej serii miałam krem do rąk i bardzo lubię, bardzo, bardzo fajnie, bardzo Wam polecam. Ten balsam do ciała też mam, jeszcze go nie zaczęłam używać, ale wąchałam już i przepięknie pachnie, 8 zł, też dobra cena. Jest też wersja taka bardziej perfumowana i rozświetlająca z Isany. Opakowanie też mi się bardzo podoba. Ciekawe właśnie jak to w środku wygląda. Myślę, że na lato czy też na jakieś imprezy właśnie, żeby rozświetlić sobie ciało, to jest fajna opcja. Za 11 zł mamy też nocną maskę do ciała, czyli po prostu balsam ze Stars, From the Stars. Ładnie wygląda. Myślę, że nawet komuś na prezent można kupić. Fajnie to będzie wyglądało. Mamy też krem do ciała większy, 300 ml i w dobrej cenie za dyszkę. Z Isany. Jest też kilka tych zapachów, ale tutaj wybrałam akurat taki o zapachu mango, tak już troszeczkę bardziej w klimacie letnim powiedzmy. Tutaj mamy coś do włosów, High Skin Crazy Hair. Jest to galaretka do laminowania włosów. Ja mam właśnie akurat tą do średnio porobatych włosów i pachnie przepięknie wiśniowo. Jak to zostawicie na włosach, potem spłuczecie, to nadal to pachnie. Do włosów średnio porobatych i nisko porobatych zapach jest inny, więc to trzeba sobie dobrać do swojej porobatości, ale bardzo fajny produkt. Raz na tydzień sobie zrobić taką laminację, mega. Też z Anwen są odżywki, 22 zł, 200 ml. Tu akurat zeskrinowałam taką, która jest do każdej porowatości włosów, więc powinna się sprawdzić u każdego. Jest to nawilżający bez, przepięknie pachnie, naprawdę jak bez. Jedną z odżywek właśnie od Anwen ostatnio zużyłam, mogliście zobaczyć w odcinku z Denkiem. Są też z Isany płyny do kąpieli i tu akurat zeskrinowałam zapach arbuzowy. Mam go w formie mydła do rąk i bardzo ładnie pachnie. Jestem ciekawa właśnie, czy to jest ten sam zapach, powinien być ten sam. Ale jeszcze tego zapachu u siebie nie widziałam. Zużyłam kokosowy i lawendowy ten płyn, one też są przecenione. Fajnie, fajnie się pienią, zapach jest, więc naprawdę przyjemnie sobie dolać do kąpieli. Do twarzy mamy sera od Eveline, tutaj akurat zeskrinowałam takie dosyć uniwersalne, które powinno u każdego się sprawdzić, czyli kwas hialuronowy. Będzie to po prostu nawilżało skórę, gdzieś tam podbijało nawilżenie skóry, 24 zł, ale są też ampułki z witaminą C. Jest kilka wersji tych serum, także możecie sobie sprawdzić, które wam po prostu odpowiada do skóry. Też słyszałam o nich dobre opinie. Z Bilendy jest krem pod oczy, diamentowe lipidy, 15 zł, myślę, że to jest dobra cena. Mamy też zmii, serum. Zmii akurat wybrałam serum wygładzające, 37 zł, ale są też inne te sera, więc tutaj przykładowe akurat to Wam pokazuję. Jest też takie regenerujące serum z Bielendy, też są inne opcje, więc możecie zobaczyć, 25 zł. Jest to chyba jakaś nowa seria, bo jeszcze jej nie widziałam. Do mycia twarzy jest na przykład pianka do mycia od Bielendy. Ta seria już jakiś czas temu weszła, 14 zł, nie jakoś bardzo dużo. Ładnie wygląda ta seria. Z tej serii są też jeszcze tam jakieś toniki, więc kilka rzeczy mają. Też dobrej cenie mamy żel oczyszczający do twarzy z Ziai, 6 zł. 6,30 za 200 ml, to jest naprawdę dobra cena. I patrzyłam na oceny właśnie w aplikacji i były całkiem dobre, więc myślę, że jeżeli potrzebujecie czegoś taniego do mycia twarzy, to zawsze można sobie na to spojrzeć. Masełko do demakijażu od Face Boom lubię. Co prawda konsystencję wolę tego na przykład z Fluffa. Tak czy inaczej to mydełko bardzo dobrze działa, bardzo, bardzo dobrze zmywa, a to kwestia, wiecie, samej konsystencji, to jest preferencja. Jeżeli potrzebujecie jakiegoś masełka do demakijażu lub chcecie spróbować, to można tutaj w to iść, bo naprawdę bardzo fajne mydełko, ładnie też pachnie. Ale mamy też olejek do demakijażu za 15 zł, jeżeli ktoś woli olejki. Też kultowy dwufazowy płyn do zmywania oczu, 9 zł z Nivea, bardzo fajnie sobie działa. Mamy też płyn micelarny od Eveline, bardzo duży, 650 ml za 13,50, więc to się fajnie opłaca. Mamy też coś do mycia twarzy od Bielendy, 14 zł taki żelik, bardzo ładnie pachnie, zużyłam kiedyś dwa opakowania, chętnie bym wróciła, bardzo ładnie pachnie. No i na koniec mamy coś tańszego, probiotyczna woda micelarna, czyli po prostu płyn micelarny za 8,50-250 ml. Jestem ciekawa, też tych wersji jest kilka. Tutaj akurat Wam zeskrinowałam do cery wrażliwej i suchej, ale można sobie dobrać właśnie do swojej skóry. Chociaż jeżeli chodzi o płyn micelarny, to tak, wiecie. Ja raczej biorę pierwszy lepszy. Ale rzeczywiście, jeżeli ktoś ma na przykład taką bardziej skórę wrażliwą, no to może sobie właśnie spojrzeć i wziąć tą wersję do tej cery suchej i wrażliwej. Ważne dla mnie, żeby płyn domywał i nie szczypał w oczy.
Na dziś to już cały przegląd. Tak krótko, zwięźle i na temat, bo dziś te promocje się zaczynają i dziś Wam to wstawiam, także trzeba zwięźle, tak żebyście mogli dziś zobaczyć od razu, co tam ciekawego w promocji jest. Dajcie znać, co Wam się spodobało, czy macie na coś oko. Jeżeli coś znacie, to oczywiście podzielcie się opiniami, wtedy każdy to ogląda, no to będzie mógł sobie poczytać, czy dany kosmetyk warto kupić, czy nie warto. No bo ja wszystkiego nie jestem w stanie na razie przetestować, ale z czasem myślę, że coraz więcej tych kosmetyków przetestuję i już o większości będę miała jakieś zdanie. Pamiętajcie o łapeczce w górę i subskrypcji, bo już dążymy do 2500, już jest niedaleko. Dzięki Wam bardzo za oglądanko. Widzimy się oczywiście we wtorek, w czwartek i w sobotę, także filmy są niedługo. No i będą też odcinki ekstra. W tym tygodniu odcinek ekstra był w poniedziałek, więc możecie sobie zobaczyć. W kolejnym tygodniu też odcinek ekstra będzie. Oczywiście zapraszam na kartę społeczność, tam Was o wiele rzeczy pytam. No a pomiędzy jeszcze są shortsy, także codziennie się coś tutaj dzieje. Dzięki Wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia. Pa!